Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim book haulem, bo w miesiącu marcu udało mi się kilka książek kupić, kilka otrzymać od wydawnictwa i w sumie uzbierało się tych książek, myślę, no gdzieś ponad 10, tak mi się wydaje. Postaram się o każdej z nich powiedzieć kilka krótkich zdań, no i po prostu pokazać Wam, co kupiłam i co nowego znalazło się w mojej domowej biblioteczce, także zapraszam. Od wydawnictwa Czwarta Strona otrzymałam dwie książki i jest to Nasz dom płonie, Bonnie Keistler oraz Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Nasz dom płonie opowiada o historii chłopaka, nastolatka, który powoduje wypadek samochodowy, w wyniku którego życie traci jego przyrodnia siostra. I co w związku z tym się dzieje, jakie zachodzą relacje pomiędzy członkami rodziny i przyjaciół. Widziałam gdziekolwiek tę książkę w internecie. Myślę, że będzie całkiem dobra. Natomiast Siedmiu mężów Evelyn Hugo opowiada historię wywiadu z hollywoodzką aktorką, która opowiada, jak z takiej totalnej biedy udało jej się dostać w świat hollywoodzkiej śmietanki, hollywoodzkich aktorów i jak w tym świecie funkcjonowała. Dwie kolejne książki, kolejne już na mojej półce książki z wydawnictwa Pauza, to Utonęła Teres Pochman. Książka, o której na pewno opowiem Wam więcej w podsumowaniu czytelniczym marca, bo ta książka na to zasługuje. Jest po prostu rewelacyjna. To pierwszy moim zdaniem ze wszystkich książek Pauzy, które przeczytałam, thriller psychologiczny. Opowiada o relacji dwóch sióstr, o mężczyźnie, który łączy te dwie siostry. Także jeszcze myślę pod koniec marca, w zasadzie już jest koniec marca, być może początkiem kwietnia, szukajcie mojej recenzji na kanale na temat tej książki. Druga książka to Halibut na księżycu Davida Vana. Historia o mężczyźnie, który cierpi na depresję i powraca jakby do swojej rodziny, którą prawdopodobnie był skłócony i próbuje jakby na nowo odbudować relacje z rodziną. Myślę, że też będzie to dobra książka. Mam przed sobą również kilka książek, które kupiłam w świecie książki, bo były w bardzo, bardzo dobrych cenach, promocyjnych oczywiście, i już Wam je pokazuję. Tak, teraz przejrzałam te moje książki i tak naprawdę ze świata książki to kupiłam w sumie tylko dwie książki. Wydawało mi się, że mam ich więcej. Okazuje się, że to z innej księgarni. Nieważne, to jest w ogóle. Okej, więc w świecie książki udało mi się kupić dwie. Jest to Księga Utraconych Imion oraz Islandia albo Najzimniejsze Lato od 50 lat. To książka podróżnicza, która w 2019 roku otrzymała Nagrodę Magellana. Książka Piotra Milewskiego, książka reportaż o Islandii. Piotr Milewski wybrał się w podróż śladami innego podróżnika i opisał ją po prostu. Zobaczę, jak się będzie to czytało, bo w sumie reportaży podróżniczych to ja no, w zasadzie chyba nie czytałam żadnego. Myślę, że może mnie zaciekawić. Księga Utraconych Imion to obyczajówka, ale pisana na podstawie prawdziwych wydarzeń i jakby na kanwie historii ludzi, którzy żyli naprawdę. Historii Francuzów, którzy w pewien sposób chyba ratowali inne osoby podczas II wojny światowej. Chodzi o Księgę Utraconych Imion, która była takim religijnym dziełem francuskim. Została skradziona przez nazistów. No i pewnie jakieś tam perypetie w czasie wojny i po wojnie z tą książką miały miejsce i wydarzenia, i ludzie z nią byli związani. Zobaczymy. I teraz książki, które wydawało mi się, że kupiłam w świecie książki, a kupiłam zupełnie gdzie indziej. Mam ich 4, 5, więc tu będzie trochę więcej gadania.
Tancerka i zagłada. Historia Poli Nireńskiej to taka biografia, biografia-reportaż spisany przez Weronikę Kostyrko, wydany przez wydawnictwo Czerwone i Czarne. Dosyć obszerna biografia, oparta na historii jednej z najbardziej znanych żydowskich artystek, tancerek. I w książce znajdziemy również mnóstwo fotografii. One gdzieś mi się tu przy... O, są właśnie, bo one są na końcu. Mnóstwo fotografii i faktów z życia owej tancerki. Silny wstrząs Jonathana Franzena, książka wydana przez Sonię Dragę. W książce mamy historię trzęsienia ziemi, które nawiedza Boston i w jego wyniku życie traci babcia bohatera i ta śmierć staje się takim przyczynkiem do wielu nieporozumień w owej rodzinie. Kolejna książka, której jestem bardzo ciekawa, to Straszny kraj, Kate Gessen. Książka opowiadająca o Rosji oczami Amerykanina, który jednak z Rosją jest związany rodzinnie i tam w Rosji w Rosji pozostała babcia bohatera, który to porzuca właśnie Nowy Jork, wyrusza do Moskwy i cóż tam takiego go w tej Moskwie spotka, no to zapewne dowiem się po przeczytaniu tej książki. Myślę, że tu będą w sposób dosyć ciekawy i taki smaczny podane te realia życia w Rosji. Ludzie wolą tonąć w morzu. Leor Dayan to młody izraelski pisarz, który w takim zbiorku wydał kilka opowiadań, to są właśnie te opowiadania i one należą do takiego cyklu współczesnej prozy izraelskiej i w tych zbiorach próbuje i przybliża życie, teraźniejszość młodych Izraelczyków, którzy żyją zupełnie inaczej niż ich przodkowie. I chodzi po prostu o pokazanie tej ich współczesności. Książka zbiera bardzo dobre opinie w internecie, tym bardziej jestem jej ciekawa. I książka, którą bardzo, bardzo chcę przeczytać, jak tylko skończę to, co czytam w obecnej chwili, to Świetlista Republika Andres Barby, wydana przez wydawnictwo Filtry. Jeśli znacie to wydawnictwo, to może podeślecie mi jakieś inne tytuły tego wydawnictwa, bo nie jest to jakieś znane i popularne wydawnictwo, natomiast książka jest podobno rewelacyjna. Ja o niej po raz pierwszy usłyszałam na kanale Rafała Hetmana i no jakoś zachęcił mnie do kupienia tej książki i myślę, że historia może mi się spodobać. To jest historia oczywiście zupełnie fikcyjna, o miasteczku, o miasteczku gdzieś na skraju dżungli, w którym pojawia się taka grupa dzieci, młodzieży, która bardzo dziwnie się zachowuje i tam chyba zaczynają się dziać różne rzeczy związane z tą grupą i to nie są dobre rzeczy. Wiem, że tam jakby ta dziecięca społeczność, jej działania, jej zachowania prowadzą do jakiejś dużej tragedii. Jeśli czytaliście, będę wdzięczna za jakikolwiek komentarz. I książka Betibu Claudi Pinheiro, którą dostałam od mojego dziecka w prezencie. Książka jest powieścią psychologiczną. Historia mężczyzny, który zostaje podejrzewany o zamordowanie swojej żony. No i oczywiście tam jest dużo jakichś różnych dziwnych zdarzeń i jakby z tego morderstwa i z tych całych podejrzeń rodzi się taka wielka dziennikarska afera. Może być dobre. Zobaczymy. Książka wydana przez Sonię Dragę. I książka ostatnia, którą w marcu kupiłam i jestem dokładnie w jej połowie i książka, o której była mowa na wszelkich
wszelkich forach internetowych, vlogach, blogach, Instagramach, Facebookach i gdzie tylko. I jest to niewidzialne życie Ady Laru w jej Schwab. No słuchajcie, ja jestem, tak jak mówię, o, dokładnie w połowie i jestem zachwycona. Czy książka jest przereklamowana? Czy mówi się o niej za dużo? Czy mówi się o niej dobrze? Czy mówi się o niej źle? No ja po tych 300 stronach mam swoje zdanie i myślę, że również opowiem więcej o tej książce, jeśli tylko ją przeczytam, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem nią zachwycona, bardzo mi się podoba, a jeśli może się komuś wydawać, że takie historie już były w literaturze, że jakby ten motyw paktu z diabłem i tak dalej gdzieś już był i przewijał się przez różne wielkie dzieła, wielkie, mniejsze, to tutaj okej, też on jest, natomiast wnosi jakby taki świeży powiew i jest przedstawione to w sposób no, dosyć ciekawy i przez tą książkę bardzo, bardzo szybko się brnie, nie brnie to złe słowo, bardzo szybko się przepływa. Czyta się ją tak niesamowicie szybko, że 600 stron jej objętości w ogóle nie ma tu żadnego znaczenia. Książka jest również pięknie wydana i cieszy oko. I to były wszystkie książki, które znalazły się na mojej półce w miesiącu marcu. Mam nadzieję, że jakąś część z nich uda mi się przeczytać. Zobaczymy. A ja będę się z Wami żegnała i zapraszam do oglądania poprzednich filmów oraz do filmów, które myślę ukażą się w najbliższym czasie, czyli do podsumowania czytelniczego miesiąca marca. Zapraszam, dziękuję za dziś i do zobaczenia. Cześć!